Dzień dobry, witam Was w niedzielę w kolejnym epizodzie. Mamy piękną pogodę, byłam na dobrej kawie z koleżanką. Taka dobra kawa z koleżanką w niedzielę jest naprawdę świetnym pomysłem. I byłam na takich szybkich zakupach. Takie wiecie, już chciałabym nakręcić jakiegoś vloga, jeżeli chodzi o zakupy na Manhattanie, pokazać Wam jakieś sklepy, jakie tutaj są, dajcie mi znać, czy jesteście chętne, bardziej kobiety, bo z facetami to może być różnie. Idę na takie bardzo, bardzo szybkie zakupy żywnościowe i no akurat wiecie, mój ulubiony sklep, jeżeli chodzi o tutaj o Nowy Jork i nie tylko, i Hoboken, i jedzenie, to jest właśnie Trader Joe's. I to jest moja ulubiona żywnościówka. Ja po prostu uwielbiam ten sklep. Jeszcze jest taki sklep, jak nazywa się jak Whole Foods, ale jest bardzo drogi. I wszystko jest organiczne i nie tylko, ale czy tak jest, wiecie, nie wiadomo. W każdym razie wezmę Was tak na takie szybciutkie, małe zakupy żywnościowe. Pokażę Wam, jakie tutaj są ceny, jeżeli chodzi o Nowy Jork. Pamiętajcie, że w Nowym Jorku płacicie 3 podatki, nie 2. Więc nie wiem, jak jest. Powiem Wam tak, nie znam się do końca, jak jest z żywnościówką, jak to wygląda, bo ja tutaj nie mieszkam w Nowym Jorku. Ale jak na przykład idę do sklepu, to no ten taks jest odczuwany, ale nie aż tak bardzo, no znowu nie przesadzajmy. Także wezmę Was na szybkie zakupy i dzisiaj będzie taki szybciutki epizodzik. Mam Wam pokazać taki piękny swetr, kupiłam. Cieplutki, fajny, ale nie wiem, czy Wam pokażę do końca, jak on wygląda. Taki trochę wiązany, jak szlafrok, no chyba Wam nie pokażę. Właśnie Trader Joe, jak powiem nam chyba wymawiać tą nazwę, znajduje się na 6 Avenue, 22 ulicy. Także tutaj jest mój ulubiony sklep, na tej ulicy się znajduje, także zabieram Was teraz ze sobą. Powiem Wam, że nie jadłam śniadania, jestem tak głodna, wszystko mi tak pięknie pachnie. Zawsze jak jestem na Manhattanie, te wszystkie właśnie miejsca ze śniadaniami, nie tylko, są otwarte, jak tutaj. I po prostu te zapachy się wyłaniają z tych miejsc. To jest też bardzo dobre miejsce na śniadanie, nigdy nie byłam, ale wygląda na bardzo drogie. Jak jest słoneczna pogoda dzisiaj, tak w miarę ciepło, 15 stopni, zima się zbliża powoli. Michael's też jest bardzo fajny sklep taki, możecie sobie różne jakieś dekoracje porobić, jakieś biżuterie, to są bardziej takie artystyczne, a to jest taki bardziej artystyczny sklep. I Trader Joe mam tutaj, także wybieram się na mini zakupy żywnościowe. Tutaj zawsze możecie kupić jakieś świeże kwiaty, jeżeli chodzi o ten sklep. Także właśnie dlatego... O Jezu, słuchajcie, wiecie jak to pachnie? Idealnie, dosłownie. Czuć takimi świętami. Pięknie pachnie, naprawdę te choinki pięknie tutaj pachną. Szkoda, że nie mogę Wam tego zapachu przez kamerę, żebyście mogli poczuć. Taki krojony ananas 3,69. O, taki angielska PC. Boże, jak to po angielsku jest? Po polsku. Angielska... nie wiem, 3,69. Tutaj mamy świeże ziemniaki. Zobaczcie się. Banany 25 centów. Organiczne, nieorganiczne 19 centów za jeden banan. Takie właśnie macie tutaj brokuły, kalafior. Wszystko już jest od razu przygotowane. Wystarczy tylko... Macie już w zasadzie gotowe, pokrojone. Więc to jest super w Stanach, bo to bardzo, bardzo oszczędza czas. Mamy tutaj oliwę z oliwek, znaczy powiedzmy oliwa z oliwek 3,99, ale bardzo lubię ten smak, także no można kupić na przykład avocado oil, tutaj jest 5,99, ale ja lubię tą, dodaję do na przykład mięsa, bądź delikatnie skrapiam, delikatnie skrapiam warzywa. Też takie zupy i powiem Wam, że te zupy mają bardzo dobry skład i te zupy są w granicach 3,99 do 5 dolarów. Ja czytam, staram się czytać składy i powiem Wam, że naprawdę są ok. Ja sobie dzisiaj wezmę rosół, że tak powiem. Czekajcie, pokażę Wam. Nie wygląda tak super sympatycznie, ale ma bardzo dobry skład i jest ogólnie bardzo dobry.
tu jest, Boże, jest, jest, tu jest też półka dla wegetarian, dla wegan. Także jak chcecie jakiś tofu, bądź jakieś nawet rzeczy typu powiecie beefless, czyli mięso bez mięsa, no to tutaj też możecie znaleźć. I mamy tutaj również świeżego łososia i powiem wam tak, no może takie pakowane łososie nie są super, ale akurat ten z Trader Joe's jest bardzo dobry, także jeszcze się nigdy nie przejechałam na tym sklepie, żeby było coś nieświeże i niedobre. Mamy nawet kurczak, takie wiecie, pałeczki z kurczaka, 3,56 za 6 sztuk. I to jest właśnie chleb, który ja jadam, to jest chleb bezglutenowy, 4,49. Niestety ja nie mogę jeść glutenu, także też bardzo dobry chlebuś. Tutaj się panie śmieją, że bardzo, że przy kasie po prostu składą te wszystkie dobre ciasteczka, żeby się ludzie skusili, bo pewnie wszyscy są głodni. No słuchajcie, byłam na takich szybkich zakupach. W Trader Joe wydałam 36 dolarów za te zakupy, wszystkie co mogliście zobaczyć w koszyku. No i teraz już idę na pociąg, mieszkam 5 minut, 10 minut na nogach od stacji Hoboken, więc mam bardzo tutaj też blisko do tego Trader Joe's. Też mam w Hoboken Trader, ale to dzisiaj akurat przy okazji sobie skoczyłam. Także dajcie mi znać, czy wam się podobał ten szybki vlog odnośnie kosztów jedzenia. Nie było tak źle, nie? Nie ma tak aż drogo. Także też nie słuchajcie, że tutaj jest tak bardzo drogo w Nowym Jorku, bo to jest nieprawda. Da się przeżyć, no chyba, że ktoś się stołuje cały czas na mieście, no to wiecie, jak ktoś sobie może pozwolić, to nie ma problemu. Ja jednak wolę gotować w domu. Także trzymajcie się i do usłyszenia, do następnego, pa pa.